Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W serii, gdzie przedstawiamy najnowsze informacje ze świata autobusów. Jednak dzisiejszy odcinek będzie o wiele bardziej smutny niż pozostałe. W momencie realizacji tego materiału jest dla Was godzina pierwsza w nocy, a Wy obejrzycie ten materiał prawdopodobnie dnia 21 listopada o poranku. Tak więc wszystkie aktualizacje, jakie mogą się pojawić w tej sprawie, będę starał się dodawać przy piętym komentarzu lub powstanie oddzielny dodatkowy film na ten temat. Do wypadku we Wrocławiu doszło po godzinie 21 na rondzie Regana dnia 20 listopada 2022 roku. Jest to dość ruchliwe rondo, po środku którego są przystanki dla tramwajów oraz autobusów, gdzie znajdziemy przejście podziemne dla sprawnej komunikacji pasażerów. Skrzyżowanie jest otoczone nawet przez 5 pasów w niektórym miejscu, tak więc nie należy ono do najprostszych i kierowcy muszą chwilę się zastanowić, zanim wykonają poprawnie manewr. Przejście podziemne, które znajdziemy na środku skrzyżowania, jest połączone również z tym, które jest po zewnętrznej stronie skrzyżowania. I właśnie do tego zejścia podziemnego nieszczęśliwie wjechał autokar piętrowy marki Van Hall, przewoźnika Margo Travel. Firma ta działa 19 lat na rynku i jest koncesjonowanym wrocławskim biurem podróży. Wspominając kilka słów o samym autokarze, warto jest dodać, że był to dokładnie model Van Hall TDX27 Astro Mega. Pojazd znany chociażby z obsługi takich firm jak Polski Bus czy Flixbus. Sam autobus posiada około 90 miejsc siedzących, zaliczając pokład górny oraz pokład dolny. Tak więc jest to jeden z większych pojazdów, którymi podróżują turyści. Nie bez powodu wspominam tutaj o liczbie miejsc, ponieważ kluczową sprawą jest to, ile osób podróżowało wtedy tym autokarem. Niestety nie ma oficjalnych informacji o liczbie pasażerów podróżujących tym autokarem, ale znamy liczbę rannych osób. W wypadku tym 4 osoby zostały poszkodowane. Jednak niestety kierowca nie miał tyle szczęścia i pomimo próby reanimacji zginął na miejscu. Jeżeli chodzi o osoby z zewnątrz, które mogły brać udział w wypadku, czyli piesi bądź osoby znajdujące się w przejściu podziemnym, to na ten moment nie ma informacji o takich osobach, na całe szczęście. Warto tutaj dodać fakt, iż zdarzenie doszło w naprawdę ruchliwym miejscu i było duże prawdopodobieństwo, że ktoś na drodze autokaru stanie i tym samym będzie kolejną ofiarą tego wypadku. Nie potwierdziła się wstępna informacja o potrąconych pieszych. Kierowca poniósł śmierć na miejscu. 2 pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala, mówi aspirant Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Kierowca miał naprawdę bardzo mało szans na przeżycie. Gdyby nie było w tym miejscu przejścia podziemnego, można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że mógł on ten wypadek przeżyć. Ale przez fakt wjechania w przejście podziemne, miejsce kierowcy dosłownie spotkało się ze ścianą i kierowca, jak i pasażerowie na miejscach tzw. pilota mogliby tego zderzenia nie przeżyć. Sam dostęp do kierowcy był bardzo utrudniony. Chodnik wręcz wbił się w szoferkę, co bardzo utrudniło akcję ratowniczą dla kierowcy i mogło przyczynić się bezpośrednio do jego zgonu. Również ewakuacja pozostałych pasażerów była bardzo utrudniona, bo autokar wręcz wisiał w przejściu podziemnym i w każdym momencie mógł się osunąć. Tak więc strażacy wiele ryzykowali podczas tej akcji. Przejdźmy teraz do bardzo ważnej kwestii, czyli co było powodem tego wypadku. Oczywiście na oficjalne informacje i przebieg zdarzeń musimy jeszcze poczekać, ale przedstawię Wam to, co zobaczyłem na miejscu oraz to, co na ten moment podaje policja. Autobus wjeżdżał na rondo Regana od strony mostu Szczytnickiego, a samochód osobowy marki Skoda jechał od strony ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. W wyniku tego zdarzenia kierowca autokaru prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i na skutek tego wjechał do przejścia podziemnego. Tak więc raczej możemy wyeliminować tutaj kwestię zasłabnięcia lub zaśnięcia za kierownicą. Jak wygląda pojazd Skoda, który uczestniczył w tym wypadku? Z Skody odpadł tak naprawdę tylko zderzak, tak więc prawdopodobnie kierowca zdążył odbić, tym samym może ocalając pasażerów Skody. Niemniej jednak doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów.
Kolejną kwestią jest działanie sygnalizacji na samym rondzie. Jest to jedno z ważniejszych rond, które to musi mieć włączoną sygnalizację dla prawidłowego ruchu. Daje nam to duże prawdopodobieństwo, że w momencie wypadku była sygnalizacja włączona, jednak pozostają dwie kwestie do wyjaśnienia. Z jaką prędkością jechał kierowca autokaru, czy obaj kierowcy przejechali na zielonym świetle oraz czy kierowca Skody nie wymusił pierwszeństwa. Na oficjalne informacje i przebieg wypadku musimy jeszcze trochę poczekać. Jednak z tego, jak wyglądało miejsce, w którym znalazła się czarna Skoda, można przypuszczać, iż mogła ona wymusić pierwszeństwo na kierowcę autokaru, a ten intuicyjnie odbił przejście podziemne. Sama prędkość pojazdów również nie mogła być duża, bo Skoda oprócz zderzaka zbyt mocno nie ucierpiała. Ale autokar, biorąc pod uwagę jego masę, niestety z dużym impetem wpadł w przejście podziemne. Kluczową sprawą w tym wypadku będzie z pewnością nagranie monitoringu, które to pokaże moment zdarzenia i nie będzie żadnych wątpliwości odnośnie tego, kto jest sprawcą. Ważną kwestią będą zeznania pasażerów, świadków, jak i pasażerów samej Skody. Wracając do wątku kierowcy, warto dodać informację, iż kluczową sprawą jest tutaj sam typ autobusu. Jeśli byłby to autobus jednopoziomowy, a nie piętrowy, jak w tym przypadku, istnieje spora szansa, że nikt by nie zginął, gdyż autokary jednopoziomowe mają znacznie wyżej umieszczoną szoferkę kierowcy. Na samo miejsce przybyło 11 zastępów straży pożarnej, w tym dźwig, który to miał na celu zabezpieczenie autokaru przed osunięciem i cały czas trzymał naprężone mocowanie, aby śledczy mogli bezpiecznie przeprowadzać czynności na miejscu. Pierwsze służby pojawiły się na miejscu zdarzenia zaledwie po 3 minutach, tak więc reakcja w tym przypadku była natychmiastowa. Akcja ratownicza zakończyła się przed północą i straż oczekuje na dźwig, który to pozwoli wyciągnąć autokar. Na ten moment używany jest dźwig pomocniczy, który zabezpiecza pojazd przed dalszym osunięciem w podziemne przejście. W zdarzeniu również ważną kwestią mogło być ogumienie. Kilka dni temu w naszym kraju zaczęły się spore przymrozki, które mają wpływ na przyczepność pojazdów, a wiele osób nie zdążyło zmienić opon. Tak więc nie można wykluczać aspektów wpadnięcia w poślizg, co mogło przyczynić się do takiego przebiegu zdarzeń. Niemniej jednak jest to bardzo smutne zdarzenie, nieważne czy zginie jedna czy 10 osób. Każde życie jest cenne i z tego miejsca chciałbym złożyć najszczersze kondolencje dla rodziny kierowcy, a pozostałym pasażerom, którzy brali udział w wypadku, chciałbym życzyć zdrowia. Możecie napisać w komentarzu słowa wsparcia od Was, a ja dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Dzięki, cześć!